Czy przelatująca gwiazda zmieniła klimat Ziemi w taki sposób, że pojawiło się życie? Nowe badanie dowodzi, że 56 milionów lat temu gwiazda minęła nasz Układ Słoneczny i zmieniła orbity planet, w tym Ziemi, poprzez swoje potężne siły grawitacyjne. Nowe odkrycia naukowe dowodzą, że istnieje związek między tranzytami gwiazd a tajemniczymi wydarzeniami w Układzie Słonecznym. Przechodząca gwiazda mogła zapoczątkować nasze własne istnienie, a teraz musimy pilnie zadać sobie pytanie, kiedy nastąpi kolejny duży tranzyt gwiezdny, który może przynieść kolejną dramatyczną zmianę. Wpływy, jakie gwiazdy wywierają na siebie nawzajem, to dziedzina astronomii, która do tej pory nie została prawie w ogóle zbadana. Naukowcy dopiero powoli zaczynają rozumieć dramatyczny wpływ tranzytów gwiazd na nasz Układ Słoneczny i życie. W czasie tranzytu inna gwiazda zbliża się do naszego Słońca. Działają tu ogromne siły. Gwiazdy nie znajdują się w stałych pozycjach w galaktyce. Poruszają się w przestrzeni wraz ze swoimi planetami. Ze względu na bardzo powolne ruchy, inne układy gwiezdne mogą czasami przechodzić bardzo blisko naszego. Takie gwiezdne randewu są rzadkie, ale naukowcy udowadniają teraz, że miały one miejsce i że miały ogromny wpływ na świat i Układ Słoneczny, jaki znamy dzisiaj. Obecnie naszym najbliższym kosmicznym światem jest Układ Alfa Centauri. W odległości 4 lat świetlnych nie odczuwamy żadnych wpływów i interakcji między Słońcem a trzema gwiazdami układów Alfa i Proxima Centauri. Jednak gwiazdy te nie zawsze były naszymi najbliższymi galaktycznymi sąsiadami. Przynajmniej od czasu odkrycia dynamiki gwiazd wiemy, że gwiazdy podejmują również interesujące migracje w obrębie Układu Słonecznego. W ciągu miliardów lat nasze Słońce i jego planety minęły wiele innych gwiazd, a inne gwiazdy zbliżyły się do naszego Słońca. Gwiazda, która zbliża się do naszego Słońca, wywiera również ogromne siły na wszystkie planety. Możliwe, że niektóre planety zmieniły swoje położenie w Układzie Słonecznym w wyniku takich spotkań. Teraz naukowcy z Planetary Science Institute w Tucson w Arizonie twierdzą, że znaleźli dowody na to, że taki gwiezdny tranzyt w erze paleocenu znacząco zmienił klimat Ziemi i że my, ludzie, również możemy zawdzięczać nasze istnienie tak rzadkiemu gwiezdnemu wydarzeniu. Gwiezdny tranzyt 56 milionów lat temu? Brzmi to jak coś z science fiction, ale to rzeczywistość. Około 56 milionów lat temu gwiazda przechodząca w pobliżu mogła mieć dramatyczny wpływ na nasz Układ Słoneczny. Wydarzenie to mogło zmienić orbity planet i klimat Ziemi tak drastycznie, że życie na Ziemi rozwinęło się zdecydowanie. Ta fascynująca hipoteza została zaproponowana przez symulacje komputerowe w celu wyjaśnienia niektórych osobliwości naszego Układu Słonecznego. Paleocen i Eocen to epoka, która rozpoczęła się około 10 milionów lat po wyginięciu dinozaurów. W tym czasie żyli wcześni przodkowie współczesnych ssaków, takich jak prymitywne naczelne, mniejsze ssaki kopytne i proste drapieżniki. Naukowcy byli szczególnie zainteresowani tzw. paleoceńsko-eoceńskim maksimum termicznym, okresem gwałtownego globalnego ocieplenia, w czasie którego temperatura na Ziemi wzrosła nawet o 8 stopni Celsjusza. Ten wzrost temperatury mógł spowodować wzrost liczby gatunków. Więcej pożywienia i inny klimat dały początek bardziej złożonym gatunkom i nowym siedliskom. Dzięki symulacjom naukowcy odkryli, że orbity planet zewnętrznych, takich jak Jowisz, Saturn, Uran i Neptun, mogą być wyjaśnieniem zmian klimatycznych. Gwiazda przechodząca w pobliżu naszego Układu mogła zaburzyć planety na obrzeżach Układu Słonecznego przez ekstremalne interakcje grawitacyjne, a także mieć znaczący wpływ na planety wewnętrzne, w tym naszą Ziemię. Naukowcy wyjaśniają dalej w swoim artykule, że chociaż istnieją inne wyjaśnienia wcześniej nierozwiązanych zagadek ewolucji Układu Słonecznego, obliczenia komputerowe sugerują, że prawdopodobieństwo takiego tranzytu gwiezdnego wynosi około 1 na 10 tysięcy w ciągu ostatnich 100 milionów lat. W porównaniu z innymi prawdopodobieństwami i cyklami we wszechświecie to bardzo wysoka wartość. Czy ludzie wyewoluowali poprzez gwiezdną mutację? Ale jakie zjawiska i anomalie naukowcy faktycznie chcą wyjaśnić za pomocą tych symulacji? Z jednej strony istnieją niejasne pytania dotyczące rozwoju naszych planet. Niektóre planety wykazują dowody na to, że znajdowały się w zupełnie innej pozycji na początku istnienia Układu Słonecznego. Na przykład w przypadku Merkurego często zakłada się, że kiedyś znajdował się za Ziemią lub Marsem, a następnie został wepchnięty do środka przez grawitację Jowisza. Podejrzewa się też, że Neptun miał kiedyś inną pozycję.
przypadku lodowego giganta, który dziś stanowi koniec zewnętrznych dużych planet, naukowcy zakładają, że początkowo znajdował się on znacznie dalej w Układzie Słonecznym, a następnie przesunął się na zewnątrz. Istnieje jednak inny możliwy scenariusz dla Neptuna. Planeta ta jest tak dziwna w strukturze naszego Układu Słonecznego, że naukowcy spekulują, że Neptun migrował z innego Układu Słonecznego. Albo była to planeta włóczęga, która została następnie przyciągnięta i włączona do naszego Słońca, albo Neptun zmienił układ w ramach tak dużego spotkania gwiezdnego i wślizgnął się ze swojego układu gwiezdnego do naszego. Symulacje wykazały, że perturbacje grawitacyjne mijanych gwiazd znacząco wpłynęły na orbity planet na przestrzeni milionów lat i pokazują, że obserwowane zmiany mimo środu i nachylenia, które orbita naszej Ziemi przeszła przez miliardy lat, również mogły być pod wpływem mijanych gwiazd. Ostatni raz taki wpływ na orbitę Ziemi miał miejsce w epoce Paleocenu i Eocenu. Jeżeli takie wydarzenie 56 milionów lat temu spowodowało wzrost temperatury i zmianę klimatu Ziemi, tranzyt gwiazdy miał wpływ na ziemską florę i faunę oraz oczywiście na dalszy rozwój życia. To szalone, ale niektórzy badacze są nawet zdania, że życie może być przekazywane przez takie gwiezdne randewu w kosmosie. Naukowcy wykorzystują różne scenariusze, aby wyjaśnić, jak dokładnie mogłoby to wyglądać. Asteroidy i komety, zamieszkane przez bakterie, mogły wlecieć do naszego Układu Słonecznego z mijanego obcego Układu Gwiezdnego. Pierwsze oznaki życia pojawiły się na Ziemi około 4 miliardów lat temu. To całkiem możliwe, że w tym czasie miał miejsce jeden lub więcej dużych tranzytów gwiazd, w czasie których życie było wymieniane między dwoma systemami. Innym scenariuszem jest to, że takie tranzyty mogą wywoływać spontaniczne mutacje w przyrodzie. Wyjaśniałoby to na przykład, dlaczego w naszym świecie ssaki, takie jak małpy, nagle stały się złożonymi formami życia, takimi jak my, ludzie. Historia orbitalna naszej Ziemi jest bezpośrednio związana z rozwojem i zmianami życia i warunków życia na naszej planecie. Tylko niewielkie zmiany w nachyleniu lub rotacji Ziemi mogą mieć drastyczne skutki klimatyczne dla całego systemu. Symulacje wykorzystane przez naukowców z USA w ich badaniu pokazały szczegółowo, w jaki sposób przelatująca gwiazda może znacząco wpłynąć na klimat Ziemi. Na przykład ilość energii słonecznej docierającej do Ziemi mogła ulec zmianie, co z kolei wpłynęło na klimat i prawdopodobnie na uwalnianie metanu z dna oceanu. Doskonałe spotkanie z gwiazdą jest jak wyzwalacz reakcji łańcuchowej zdarzeń i zmian. Dopiero zaczynamy rozumieć klimat naszej Ziemi, złożoność ekosystemów i naszą własną ewolucję. Jeżeli nowe idee są poprawne, musimy teraz myśleć poza wymiarami, które dzieją się tylko na naszej Ziemi i w naszym bezpośrednim otoczeniu. Nasza planeta została uformowana nie tylko przez procesy wewnętrzne, Słońce lub spotkania z innymi planetami w Układzie Słonecznym. Inne gwiazdy i układy gwiezdne również przyczyniły się do ukształtowania świata. Teraz pewnie zastanawiasz się, jak prawdopodobne jest, że takie wydarzenie się powtórzy. Po raz kolejny naukowcy wykorzystali swoje komputery i obliczyli prawdopodobieństwo zbliżenia się gwiazd za pomocą nowych symulacji. Badania te wykazały jednak, że kolejny duży tranzyt gwiezdny jest możliwy tylko w bardzo, bardzo odległej przyszłości. Co się stało z Jowiszem, Uranem, Saturnem i Neptunem? Założę się, że nie wiedziałeś, że Jowisz i Saturn były wcześniej uważane za wielkie stworzenia w Układzie Słonecznym? Obok naszego Słońca są to największe obiekty w Układzie Słonecznym i z pewnością prawdą jest, że wywierają znaczny wpływ na mniejsze planety. Jowisz prawdopodobnie popycha małego Merkurego coraz bliżej Słońca i pewnego dnia może zepchnąć Merkurego całkowicie na Słońce. Lub Merkury może wylecieć z Układu Słonecznego pod naciskiem Jowisza. Jowisz wiąże również setki tysięcy asteroid i kawałków skał w pasie asteroid, chroniąc nas w pewnym stopniu przed latającymi odłamkami. Pomimo swoich rozmiarów, Saturn nie ma tak dużego wpływu, ponieważ chociaż jest drugą co do wielkości planetą w pierścieniu, jest również najbardziej puszystą planetą w Układzie Słonecznym. Gdybyśmy wrzucili gazowego giganta do basenu, byłby tak lekki, że unosiłby się na powierzchni jak gumowa kaczuszka. Niemniej jednak sam duży Jowisz nie może być odpowiedzialny za pewne anomalie w Układzie Słonecznym, dlatego naukowcy wpadli na pomysł zewnętrznych tranzytów gwiezdnych. W porównaniu z mocą innej gwiazdy, Jowisz nie jest nawet w połowie tak potężny, a musimy pamiętać, że w Drodze Mlecznej istnieją tysiące gwiazd, które są znacznie większe od naszego Słońca.
Jeżeli jeden z tych gwiezdnych gigantów przetnie ścieżkę naszego Słońca, może wywołać wszelkiego rodzaju zamieszanie. Wyobraźmy sobie, że struktura planet w naszym Układzie jest w ciągłym ruchu. W tej chwili wszystkie poruszają się spokojnie po swoich orbitach, ale zawsze jest trochę szarpania, przepychania i popychania. Takie zmiany są niezwykle powolne, ale się zdarzają. Mijana gwiazda to wydarzenie, które nie dzieje się po prostu z chwili na chwilę. Obca gwiazda powoli zbliżałaby się i mijała nasze Słońce przez tysiące lat. Ten delikatny ruch znacznie by się zwiększył z powodu ciśnienia grawitacyjnego gwiazdy. Rosnące ciśnienie prowadziłoby do powolnych zmian położenia lub do gwałtownych scenariuszy, w których całe planety byłyby wyrzucane z Układu. Nowe badanie sugeruje, że około 1/3 obecnej ekscentryczności Neptuna mogło zostać spowodowane wcześniejszymi spotkaniami z gwiazdami. Nasz sąsiad Mars również wykazuje anomalie, które przemawiają za takim scenariuszem, a Wenus prawdopodobnie również przeszła zmiany. Te nowe odkrycia w imponujący sposób pokazują, jak złożoną i dynamiczną strukturą jest nasz Układ Słoneczny. W naszym kosmicznie małym Układzie zachodzą ciągłe zmiany, na które wpływ mają czynniki zewnętrzne. Jeżeli chcemy zrozumieć nasz Układ Słoneczny, musimy zrozumieć całą galaktykę i wszechświat. Kliknij subskrybuj teraz i bądź częścią każdego nowego filmu.